Proszę Państwa, to po prostu może być inwazja gotówki na Wasz domowy budżet. A propos inwazji, rzadko się uzewnętrzniamy, ponieważ Pytanie na Śniadanie to nie jest program o prowadzących, to goście tutaj sterują tym, co dzieje się w tym studiu. Natomiast chcemy przybliżyć historię naszej redakcyjnej koleżanki Agnieszki Dziekan, która dzisiaj prowadzi prognozy pogodowe. Natomiast tak zupełnie nie o pogodzie rozmawiając, no trzeba powiedzieć, że Agnieszka całkiem niedawno toczyła nierówną walkę z inwazją insektów w wynajmowanym przez nią mieszkaniu, dlatego musiała się z niego wyprowadzić. I tu pojawił się szereg pytań. Co w takiej sytuacji? Kto właściwie prawnie odpowiada za ten nieporządek w domu czy bloku? Jak się w ogóle pozbyć tych insektów? Wiele pytań mamy, tak samo jak gości, których serdecznie witamy. Wcześniej wspomniana Agnieszka Dziekan, nasza redakcyjna koleżanka, prezenterka pogody, Iga Parada, adwokat. Dzień dobry. A także Eryk Połeć, specjalista do spraw zwalczania insektów. Dzień dobry. Agnieszko, co to się wydarzyło? Rozwiń tę historię. Powiem wam, że był to dla mnie niemały szok, bo nigdy nie miałam do czynienia z prusakami / karaluchami. Aj. I przeprowadzałam się w ubiegłym roku 3 razy, także nie uśmiechało mi się, żeby robić to po raz kolejny. Już drugiego, trzeciego dnia, jak faktycznie przeprowadziłam się do tego mieszkania, no to raz na jakiś czas coś widziałam i chociaż nie wiedziałam wcześniej, jak wyglądają prusaki. Myślałaś, że no to normalne, tak? Nie, to od razu jak go zobaczyłam, to coś mi nie grało i one raz na jakiś czas się pojawiały. Przelatywały przez kuchnię, pojawiały się w łazience. Czy właśnie tak wyglądały te wspomniane? Tak, dokładnie tak. Chociaż to nie są karaluchy? No, to jest karaluch. To jest akurat karaluch. Ale prusak i karaluch, no to podobnej maści zwierz. Tak nie przyjechał. To są karaczany, aczkolwiek prusak i karaluch to jest inny gatunek. Zaraz ale pojawiają do się jedne. No dobrze, ale tak mi mówi, tu pod małych stópek był, tak. Nie taki jak chcemy. Był tu pod małych stópek i wiem, że w całym bloku były cały, śmiejcie się, były cały czas dezynsekcje, ale oczywiście problem wciąż się pojawiał. No i pewnego dnia wyszłam na balkon i zaczęłam się rozglądać po balkonach. Mieszkałam na 3. piętrze i zajrzałam na balkon na 2. piętrze. I to, co zobaczyłam, no to był niemały szok, dlatego że na balkonie znajdowała się dosłownie wykładzina starych odchodów i śmieci. No i z tego, co się dowiedziałam, to pode mną mieszkała kobieta, mieszka wciąż kobieta, która ma psa, którego nie wyprowadza i ten pies notorycznie załatwia się na balkonie, więc to wszystko tam zalega i tam właśnie lękną się robaki. Ja to zgłaszałam do administracji, zgłaszałam to do sanepidu. Dzwoniłam również do ochrony zwierząt, bo jednak wiem, że to zwierzę raczej cierpi, ale niestety nic się nie wydarzyło. Także finalnie teoretycznie się zaczęłam przyzwyczajać, ale przed dezynsekcją w mieszkaniu musiałam posprzątać szafki. Stanęłam na krzesło, złapałam za karton i wysypało się na mnie. Bardzo dużo robaków, także jasna podłoga, uwierzcie mi, stała się czarną, biegającą, uciekającą podłogą i było to... Szukamy światła w tunelu. Powiedz mi, że już się wyprowadziłaś. Przepraszam, muszę tylko skomentować. Agnieszka, ty jesteś zawsze taka uśmiechnięta, tutaj pięknie umalowana, uczesana i pachnąca i po prostu tak ci współczuję bardzo, że miałaś takie doświadczenia, bo naprawdę... I jest to traumatyczne, kiedy chcesz otworzyć szafkę z jedzeniem, więc pukasz 5 razy, żeby nie zobaczyć tam rodziny. Ale przeprowadziłaś się już? Przeprowadziłam się. Całe szczęście, czyli jest szczęśliwe zakończenie tej historii. Jest. Pani mecenas, Igo droga, co robisz w takiej sytuacji, ponieważ takich historii jest wiele? No problem jest rzeczywiście bardzo poważny i chciałoby się znaleźć takie rozwiązanie, takie remedium od zaraz. Tak. Rzeczywiście przepisy prawa przewidują i to dość dotkliwe konsekwencje, ale nie zadziała to od razu. Ale dla kogo? Dla osoby, która doprowadza mieszkanie do takiego stanu. Osoby lub podmiotu, bo może to być blok, administracja jak najbardziej. Natomiast rzeczywiście przepisy tutaj są bardzo surowe, bo wręcz mogą prowadzić do pozbawienia takiej osoby prawa do lokalu. I nie mówimy tutaj tylko o najemcy, ale wręcz właściciela. Nawet jeżeli to jest mieszkanie własnościowe? Jak najbardziej. Ciekawe. Więc dlatego mówię, że to jest bardzo surowa konsekwencja i sankcja za tego rodzaju doprowadzenie mieszkania do takiego stanu, bo na właścicielu, na posiadaczu, na zarządcy właśnie spoczywa obowiązek utrzymania lokali w należytym stanie sanitarnym, higienicznym. I jeżeli ten obowiązek jest niewypełniany, to Państwowa Inspekcja Sanitarna jest tym organem, do którego powinniśmy skierować w pierwszej kolejności swoje kroki, bo to ten organ czuwa nad przestrzeganiem
warunków higienicznych i sanitarnych. I to wprost artykuł 26 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej mówi o tym, że jeżeli zachodzi podejrzenie zagrożenia dla zdrowia takimi właśnie czynnikami środowiskowymi, czyli insektami, inspektor ma prawo wejść do mieszkania, nawet przy asyście policji, żeby sprawdzić, jaki jest stan tego mieszkania. Co więcej, może nałożyć obowiązek na takiego lokatora czy właściciela poczynienia określonych działań, żeby pozbyć się tych insektów, pod karą grzywny nawet do 10 tysięcy złotych jednorazowo, a maksymalnie do 50 tysięcy. Ale, ale problemem jest to, że ja zgłaszałam to wielokrotnie, ale administracja mówiła, że coś zrobi. Nie do administracji, tylko do inspekcji sanitarnej. I świetnie, że o tym wspominasz. Dzięki za ten przecinek. Z tego względu właśnie, że chciałem podkreślić, że Agnieszka kilkukrotnie pukała do różnych drzwi. Tak. To wszystko w teorii wydaje się dość proste. Natomiast jeśli moglibyśmy teraz powiedzieć w praktyce, jakie to powinno być pismo, jakich argumentów mamy używać, żeby faktycznie przyspieszyć ten proces, no najszybciej, jak to jest możliwe, żeby dojść do rozwiązania tejże sprawy. Jak najszybciej, to nie musi być pismo napisane profesjonalnym, prawniczym językiem. Po prostu, że piszemy o tym, że w danym mieszkaniu mamy podejrzenie, czy nawet mamy zdjęcia, załączamy zdjęcia, że są, nie wiem, są sterty jakichś rzeczy, czy są odchody na balkonie, że się najprawdopodobniej wydobywają insekty. Jeśli uda się podpisać takie pismo jeszcze przed innych mieszkańców, innych lokatorów, to byłoby super. Jeśli nie, wysyłamy to jak najszybciej, czy składamy, prosimy o jak najszybszą interwencję i wejście do lokalu. I od tego powinniśmy zacząć. Panie Ereku, czy jeżeli widzimy insekty na pierwszym piętrze, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, czyli wiemy, że cały blok jest już zajęty tymi insektami, to czy jest szansa, że my się w łatwy sposób jesteśmy w stanie tych insektów pozbyć? Czy to jest mozolna praca i w przypadku Agnieszki, no niestety, czasami życie życiem lepiej się wyprowadzić? Jeśli chodzi o budynki wielomieszkaniowe, no tutaj faktycznie generatorem problemu zazwyczaj jest jeden lokal. Owady, insekty, które są owadami biegającymi, biegają po całym budynku, znajdując sobie wszystkie możliwe miejsca, dzięki którym przedostają się do kolejnych lokali. I działania podejmowane przez wspólnoty, przez osoby indywidualnie, czasami są tylko marginalnym uspokojeniem problemu. Czyli takie doraźne działania. Doraźne, ponieważ korytarze są sprzątane, najczęściej myte powierzchnie i nawet wykonywanych oprysków. Później te substancje są zmywane, usuwane. I rzeczywiście to są takie problemy notoryczne, które spotykamy na co dzień. I walka z tym jest trudna w dużych budynkach, chyba że cała grupa sąsiadów gdzieś się zjednoczy i podejmie jakieś globalne decyzje. Mhm. Jest to zazwyczaj bardzo trudne, bo prędzej czy później w dużych społecznościach zawsze jak jedna osoba się wyłamie i twierdzi, że jej to nie dotyczy, bądź nawet mając świadomość, że u niej problem też występuje, unika tego problemu, bo pojawia się wstyd, pojawia się poczucie, że ktoś ją źle oceni i z tego powodu ten problem nadal trwa. Można podejmować działania we własnym zakresie, czyli wyizolować mieszkanie na tyle, na ile się da. To też jest proces bardzo trudny. Musimy wziąć pod uwagę również czynniki, które są od nas niezależne, czyli w lecie, kiedy tak jak tutaj pani powiedziała, otwieramy okna chociażby, tak? I mimo, że mamy korytarz zabezpieczany przez spółdzielnię, czyli przez opryski. Czyli przejdzie przez balkony? Przejdzie. Dokładnie, to jest, wchodzi po elewacji, szczególnie w lecie, kiedy jest ciepło, nie jest to żaden problem, to jest wręcz naturalne, tak, że on wędruje. Natomiast inne miejsca, takie jak nieszczelności przy rurach na przykład, tak? Szczególnie w starszych budynkach, gdzie te piony znajdowały się w lokalach mieszkalnych, kuchnia, łazienka. To jest miejsce bardzo newralgiczne. No i oczywiście korytarz, czyli nieszczelne drzwi, brak uszczelek i tak dalej. Wystarczy, żeby przedostała się do nas samiczka jedna zapłodniona i mamy problem potem u siebie. Na początku niezauważalny, to może trwać tydzień, dwa, miesiąc, dwa. Wieczorem, kiedy rzeczywiście zapalamy światło, potrafi się taki owad już nam pokazać na oczy. Na początku jeden, dwa, tak jak powiedziałem, który może świadczyć o tym, że ta plaga już jest dużo większa, tylko niewidoczna przez nas. Właśnie o to chodzi, że ja widziałam je raz na jakiś czas i dopiero jak znalazłam to pudło, to gniazdo i to pudło, byłam w szoku, że ich jest tyle. Ja sobie nie zdawałam sprawy. Podejrzewam, że to było miejsce, gdzie pani nie zaglądała zbyt często. Najczęściej to są takie właśnie szafki czy miejsca, gdzie nie zaglądamy zbyt często. Mhm. Ciemne, tak. Ciemne, tak. Mają tam spokój po pusty prostu. Pusty kartonik i tak one jest. Się tam lęgły. Mają tam spokój, mają tam zapewniony byt. W nocy wychodzą do pożywienia, są wszyscy
wszystkożerne, więc wystarczy naprawdę minimalna ilość pożywienia. Muszę jeszcze dopytać, jak kosztowna jest taka deratyzacja? Dezynsekcja. Deratyzacja to gryzonie. No tak. Tak, natomiast generalnie koszt taki standardowy, mówiąc na terenie Warszawy, jest to zazwyczaj od 100 zł do około 300-400 zł mniej więcej. Czyli za wykonanie usługi. Czyli niewielkie na skalę problemu. To zależy. Są różni ludzie, różne jakby środki posiadają. Tak. Czasami sponsorem tego jest, tak jak mówię, wspólnota. Są te środki przeznaczone z jakichś tam wspólnych, z budżetu, powiedzmy, tak? Panie Ryku, i na sam koniec. My tu wszyscy mamy trochę takie miny... Nietęgie. No tak. Zniesmaczone. I zniesmaczone, delikatnie mówiąc. Natomiast czy takie insekty, karoluchy, są dla nas groźne, dla naszego zdrowia? Czy to jest tylko kwestia estetyczna, że no nie odpowiada nam to towarzystwo? Czy tutaj może coś nam się estetycznie wydarzy? Estetycznie, ewidentnie. Dziecku? A one chodzą po człowieku w nocy? Nie mają takiego celu generalnie. Aga, nie chcesz znać odpowiedzi na to pytanie. Tak, może rzeczywiście. Nie mają takiego celu. Jest to raczej mało prawdopodobne, aczkolwiek no wiadomo, owad biegający może pojawić się wszędzie. Generalnie są bardzo płochliwe i rzeczywiście nawet stąpanie po podłodze, kiedy zmierzamy do tej kuchni, taki owad już wyczuwa i te drobinki, te włoski, które znajdują się na jego powierzchni ciała, odbierają receptory, ruch powietrza, on wtedy się chowa. Natomiast jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, generalnie tutaj chodzi o problem przenoszenia patogenów i takich problemów związanych z układem trawiennym. Czyli zarazki, bakterie, które ten owad generuje, również odchody, którymi zanieczyszcza naszą żywność, przedmioty codziennego użytku, naczynia, sztućce, podczas spożywania produktów, podczas zanieczyszczonych odchodami produktów, bardzo często jest to okolica ekspresu do kawy, gdzie jest bardzo ciepło, jest woda. Często te odchody można pomylić wręcz z rozsypaną kawą i to się zdarza bardzo często w gastronomii, od razu mówię, nieświadomi ludzie. I może powodować problemy gastryczne, ale również różnego rodzaju problemy związane z alergiami. Niestety w przypadku karaczanów, ogólnie karaczanów, odchody, martwe fragmenty ciała tych owadów są bardzo silnie alergogenne. Oj, to jest bardzo ten moment dziękujemy. W programie, kiedy jest pewna niezręczność. Tak, i bardzo przepraszamy państwa za to, jeżeli właśnie jedliście śniadanie. No to są istotne tematy, które musimy poruszać w naszym programie. Dziękujemy wam dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. A ja teraz powiem na czym... Ago, dziękujemy za podzielenie ale swoją historią. Ale małych stóp. Ale słuchajcie, teraz wymazujemy gumką wszystko, co się wydarzyło. No wiedzę zachowujemy no i nie. Wyruszamy do Indii na festiwal ciast. No właśnie, to jest ta niezręczność.